piątek, drugi dzień listopada w telewizji TVT, czas na raport. Kinga Kuczek, witam i zapraszam, a dziś w serwisie m.in. Tabor Kolei Śląskich ma świecić czystością, przewoźnik kupił nową automatyczną myjkę. W Wodzisławie Śląskim powstało Centrum Nauki i Techniki. Zespół Family Jose z Krzyszowa propaguje śląskie tradycje już od ćwierćwiecza. A na początek raportu Koleje Śląskie, które chcą się wyróżniać czystością swojego taboru. Dlatego też przewoźnik zakupił za kwotę 1 300 000 zł automatyczną myjkę, która w ciągu doby jest w stanie dokładnie umyć 750 metrów składu. To z pewnością dobra wiadomość dla miłośników podróży kolejami. Tak wygląda nowa inwestycja Kolei Śląskich. To przejezdna myjka automatyczna do czyszczenia taboru kolejowego, która została zainstalowana w bazie przewoźnika przy ulicy Raciborskiej w Katowicach. Pudła naszych pociągów nie będą już raziły naszych pasażerów i innych osób widzących nasze przejeżdżające pociągi na terenie województwa, no zwłaszcza w okresie takim jesienno-zimowym. Wcześniej tabor był myty ręcznie przez pracowników Kolei Śląskich. Dzięki automatycznej myjce cały proces jest szybszy, dokładniejszy i bardziej wydajny. To mamy tak, nakładanie chemii. Pierwszy jak pojazd wjeżdża, to nakładanie chemii, plus szczotki się wpuszcza i one to rozprowadzają, tą chemię tak zwaną. Nie jedzie w jedną stronę, z powrotem wraca, znów jest nakładana chemia. Zatrzymuje się i trzeci raz jak już wraca, to z chemią, z szczotkami i okońcowe płukanie. Wykonawcą projektu jest polska firma Sultow Spółka z OO, specjalizująca się w sprzedaży i instalacji myjni do różnego rodzaju pojazdów. Bardzo cieszymy się, że Koleje Śląskie dokonały takiego wyboru właśnie naszego produktu myjni Tor, dlatego że jest to myjnia, która spełnia najwyższe standardy technologiczne i ekologiczne. Jest, co nas napawa największą dumą, jest w całości myślą, że tak powiem, polskich inżynierów. Długość stanowiska myjącego to ponad 40 metrów, a jego minimalne moce przerobowe wynoszą 750 metrów w ciągu doby. Ten system będzie umożliwiał co najmniej 10 myć pociągów czteroczłonowych pojazdów w ciągu doby, czyli można powiedzieć, że gdybyśmy całą naszą flotę tutaj chcieli umyć, gdyby nie jeździła z pasażerami, no to w ciągu tygodnia mamy to umyte, albo nawet krócej. Dodajmy, że nowa automatyczna myjka pozwala na czyszczenie pojazdu przy czynnej sieci trakcyjnej, co do tej pory nie było możliwe. Koszt całej instalacji to 1 300 000 zł. W Wodzisławie powstało Centrum Nauki i Techniki. Z nowego miejsca pełnego ciekawych pracowni od gastronomicznej po stolarską już korzysta młodzież. Na zajęciach z programowania w ruch zostają wprawione roboty, a w pracowni fizyczno-chemicznej robota dosłownie pali się w rękach. Tutaj robota pali się w rękach. Pełną parą ruszyła działalność Oświatowego Centrum Nauki i Techniki. Z nowego miejsca pełnego ciekawych pracowni od gastronomicznej przez mechatroniczną po stolarską już korzysta młodzież. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań i prowadzenia nowej jakości zajęć, takich jakich nie przeprowadzimy we wszystkich szkołach. Są to nowoczesne, niesamowite pracownie. Jesteśmy w stanie przedstawić uczniom, że to, czego uczą się z podręczników, dzieje się na co dzień. Ma to pokrycie z życiem codziennym, czyli takie doświadczalne zajęcia ilustrujące treści zawarte w podręczniku. Zarazem bardzo widowiskowe, jak widzieliście. No staramy się, żeby również pokazać uczniom, że nauka to dobra zabawa, nie tylko potrzebna konieczność. I możemy zobaczyć, że to, co robimy w książkach, naprawdę ma odzwierciedlenie na to, co jest naprawdę w prawdziwym życiu. Uczymy się programować roboty. Obecnie tutaj uczniowie zajmują się embotami, natomiast mamy jeszcze roboty także Lego Mindstorm. Wszędzie, w wszystkich szkołach w Wodzisławiu jest prowadzona już od 3 lat obecnie innowacja pedagogiczna polegająca na tym, że wszyscy uczniowie programują płytki Arduino. Tutaj także te posiadamy, także uczniowie właśnie programują. Oprócz tego drukarka 3D, wydruk 3D. No i wiele, wiele innych, bo także uczymy właśnie Pythona, bierzemy udział w różnych akcjach typu godzina kodowania, tydzień kodowania. Po to są właśnie te sale doświadczalne. Przez doświadczenie uczymy się najwięcej i niech tak jest w naszym centrum, które już działa. Umiejętności można rozwijać łącznie w 8 pracowniach.
Najwięcej wypadków drogowych zdarza się jesienią, tak wskazują policyjne statystyki. Wśród poszkodowanych i ofiar zarówno osoby poruszające się pojazdem, jak i niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi. Tych nieraz przed potrąceniem może uchronić odblask. Jesień to nie jest łatwy czas dla użytkowników dróg. Chodzi zarówno o pieszych, jak i kierowców. Jesień niestety, ale jak pokazują policyjne statystyki, jest niebezpiecznym okresem dla uczestników ruchu drogowego. Na pewno wpływają na to warunki atmosferyczne, które towarzyszą tejże właśnie porze roku. Jest to szybko zapadający zmrok, kiepska widoczność, opady deszczu, mgła, smog nie sprzyjają temu, aby bezpiecznie było na naszych drogach. O brawurze policjanci mówili już nieraz. Jesienią, kiedy warunki na drodze są bardzo zmienne, szczególnie ważne jest nie tylko dostosowanie prędkości, ale także zachowanie należytej odległości pomiędzy pojazdami. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to są bardzo częste przyczyny zdarzeń drogowych. Uczestnikiem zdarzeń drogowych bardzo często są piesi. Wieczorem pieszy, szczególnie ubrany w ciemne ubrania, staje się niewidoczny. Bo widoczność raczej, znaczy nawet przy oświetlonej drodze, widoczność jest raczej taka znikoma. Jeśli pieszy wyposażony jest w element odblaskowy odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów, czyli około 5 do 10 razy szybciej. Taki odblask kosztuje niewiele, a naprawdę może uratować życie. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że osoba poruszająca się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana używać elementów odblaskowych. No bardzo dobrze go widać, to jest racja. Ale odblaski warto nosić nawet wtedy, gdy nie wymagają tego przepisy. Propaguje pieśni folkloru ziemi śląskiej, tworzy widowiska, które pokazują obyczaje i obrzędy, jakie miały i mają miejsce w naszym regionie. Występuje w radiu i w telewizji, rozsławiając gminę Godów. Mowa o zespole Familio ze Skrzyszowa, który w minioną sobotę uroczyście obchodził 25-lecie swojego istnienia. Choćbyś była fojtowa, jak miszku ci potrzeba, ziomajlija, ziomajlija, ziomajlija. Właśnie tak gra, śpiewa, bawi, a również uczy zespół Familio ze Skrzyszowa. Zespół, który w tym roku świętuje swoje srebrne gody, czyli 25-lecie istnienia. Zespół powstał w 1993 roku na bazie istniejącego już w latach 80. zespołu Gosposie. Kierowaniem zespołu podjęła się pani Urszula Santarius, która go prowadziła prawie 23 lata. Od 2017 roku kierownikiem zespołu jest pan Bernard Oślizło, który podkreśla, że Familio to nie tylko śląska muzyka, a przede wszystkim pielęgnowanie regionalnych tradycji i zwyczajów. To nam daje ogromną radość. Jak przychodzi wtorek, bo we wtorki się spotykamy, to każdy z niecierpliwością się już wybiera na to, bo my nie tylko śpiewamy, ale również rozmawiamy, że tak powiem. No i tak to jest taka... Familio to na Śląsku jest rodzina i my też tak się czujemy jak rodzina. Ta rodzina w ciągu 25 lat istnienia może pochwalić się licznymi nagrodami zdobytymi podczas różnego rodzaju festiwali, konkursów i przeglądów. A to, co członkowie zespołu robią na rzecz lokalnej społeczności, doceniane jest przez władze gminy. Oni kultywują tradycje śląskie, nie tylko śpiewają, ale robią różne spektakle, szkubaczki, wesele śląskie, masę przedstawień. Bardzo często organizują różne wyjazdy z szczelotką śląską, także Ślązak Roku, wyjazdy do Warszawy, do Towarzystwa Przyjaciół Śląska. Szereg działań prowadzą typowo związanych z Gwarą Śląską i kulturą śląską. Podczas obchodów 25-lecia istnienia członkowie zespołu Familio, a jest ich aktualnie 14, pokazali, że zaangażowania, pasji, a także chęci do działania i dobrej zabawy mają co najmniej na następne dziesięciolecia. Gruntowny remont boiska, budowa nowego placu zabaw czy modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy sołeckiej. To tylko niektóre z inwestycji, jakie w Toszku przeprowadzono w ciągu minionych miesięcy. Nie są to może spektakularne projekty za miliony złotych, ale dla mieszkańców małych Sołectw mają one naprawdę ogromne znaczenie.
Mówiąc Toszek, wiele osób sądzi, że chodzi jedynie o miasto Toszek, a tymczasem gmina Toszek składa się z wielu sołectw. Te również mają się czym pochwalić, a szczególnie w ostatnich tygodniach. Gmina wzięła bowiem udział w organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursie przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. I tak 6 sołectw zyskało dzięki temu dofinansowanie o łącznej kwocie 60 tysięcy złotych. Za tę kwotę m.in. w sołectwie Paczyna rozpoczęto modernizację tamtejszego boiska, wykonano instalację nawadniającą, poprawiono nawierzchnię samego boiska i zasiano nową trawę. No jeszcze się musi ta trawa nam tutaj zakorzenić. Myślimy o graniu tutaj w 2019 roku. Nie wiem, czy będzie to pierwsza połowa, czy druga. Wszystko zależy, jak to będzie tutaj wyglądało. Nowe bramki są w planie, ogrodzenie z tamtej strony, no piłkochwyty. Może kiedyś się uda wyremontować oto naszą szatnię. Mamy drużynę. No i ta drużyna nie mogłaby zagrać na takim boisku tym dotychczasowym. A to już świetlica wiejska w sołectwie Ligota Toszecka. Ten budynek od dłuższego czasu służy mieszkańcom, jednak dzięki lokalnej inicjatywie udało się wyremontować w jego wnętrzu zaplecze kuchenne. Staramy się, żeby sukcesywnie zachodziły tutaj zmiany. W ostatnim czasie oddaliśmy inwestycję polegającą na stworzeniu wielozadaniowego, integracyjnego zaplecza kuchennego, które zostało sfinansowane z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z kolei sołectwo Płużniczka wnioskowało o budowę placu zabaw. W miejscu wiekowych huśtawek pojawiły się drabinki, kozły i huśtawki rodem z XXI wieku. Fajne, bardzo. A brakowało tutaj czegoś takiego? Kiedyś tutaj były tylko huśtawki, dwie i nie było wcale takie jak tutaj te rzeczy, albo jak ścianka spinaczkowa. Podobny plac zabaw powstał również w sołectwie Pniów. Z kolei w Ciochowicach powstał plac rekreacyjno-sportowy, który ma stać się centralnym punktem integracyjnym dla mieszkańców sołectwa. Warto jeszcze wspomnieć o sołectwie Kotulin, które przyznane z programu środki postanowiło przeznaczyć na 13 mundurów dla tamtejszej ochotniczej straży pożarnej i 23 marynarki dla członków tamtejszej orkiestry dętej. To była ostatnia informacja w raporcie. Dziękuję Państwu za dziś i już zapraszam na poniedziałkowy serwis. Do zobaczenia.